Dominika, ważne pytanie. Czy ty ponownie zgłosiłabyś się do tego programu? Powiem tak, do niedawna jeszcze twierdziłam, że nie, absolutnie. Ale szczerze tak. Szczerze tak, czuję po prostu, że po tym programie jestem zdecydowanie bardziej, jestem silniejsza, jestem odważna, bardziej taka, mam wrażenie, świadoma. I myślę, że już nie dałabym się tak po prostu zrobić w jajo, brzydko mówiąc. No i działałabym też inaczej. No, człowiek po szkodzie jest po prostu mądrzejszy, tak? No i właśnie, tu jest moje pytanie, bo wiem, że trwają castingi do kolejnej edycji Hotelu Paradise. Czy ty masz dla uczestników jakieś rady? Złote rady od Dominiki, o. Złote rady od Dominiki dla uczestników. Jezu, sama bym sobie nie potrafiła takiej rady dać. Szczerze? Mi się wydaje, że dopóki ktoś się tam nie znajdzie w tym wszystkim, to nie jesteśmy w stanie komuś dać takiej dobrej rady. Jedyna rada jest taka, po prostu bądź sobą, bo jak nie będziesz sobą, to ktoś i tak to wyczai, a na pewno widzowie później, jak będą oglądać, no będą wiedzieć, że jednak kogoś gdzieś tam udawałeś, bądź nie udawałeś, więc być sobą, po prostu mieć twardą dupę i patrzę tylko na siebie, nie na innych. Bo to jest mój błąd, że ja zawsze naokoło myślę, a na ostatnim miejscu oczywiście o sobie, więc naprawdę myślcie o sobie tylko i wyłącznie.